Dzień dobry, dzień dobry, skarby. Witajcie w czwartek na karcie dnia. Zapraszam Was, skarby, na kartę Lenormand, tak, czwartek. Dawno nie było. I dzisiaj zrobiłam Wam kawusię już, także nie musicie sobie już robić, już macie. Kochani, fajny dzień. Ja się przyznam, nagrywam Wam ciut dzień wcześniej, bo muszę bardzo wcześnie w czwartek wyjechać, ale dla wszystkich osób, które będą mnie oglądały, mam cudowny przekaz od jednorożców i kartę radę dzisiaj właśnie z naszych kart Lenormand. Napiszcie mi, kochani, gdzie mnie słuchacie, ja jestem zawsze ciekawa, czy w pracy, czy przy kawce w domku. Słuchajcie, jest tak piękna pogoda, że aż się normalnie chce gdzieś iść, coś robić, coś działać. Także patrzcie, jak na nas słoneczko fajnie działa, optymistycznie. Kochani, jeżeli tą kartę dnia zobaczycie nie dzisiaj, może jutro, może pojutrze, może to też być, kochani, oznaką, że karta Wam coś chce przekazać. Więc umówmy się, że jest to czytanie na czwartek 20, ale jeżeli zobaczycie w inny dzień, również będzie obowiązywać. No tak. Przed nagraniem miałam nadzieję, że moi sąsiedzi nie dadzą popisu. Niestety, dali. Kochani urodzinowi, imieninowi, nie mam ze sobą kalendarza, chcę Wam złożyć życzenia. Kwiatuszki już są, kawusia już jest i jednorożce dla Was też. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia. Ta jest karta dla Was, a druga dla wszystkich osób, które w tej chwili dla mnie zostawią łapkę, komentarz. Może macie już subskrypcję kanału, jeżeli jesteście pierwszy raz, to zachęcam. No i słuchajcie, wdzięczność, przepiękna karta, przepiękna. Pomyśl o ludziach i rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Napisz sobie może na kartce, albo zrób sobie taki moment, zapal sobie świeczkę i podziękuj, za co, komu jesteś wdzięczny. A dla nas wszystkich, którzy mnie tutaj słuchają, oglądają, są wdzięczni za to, że im robię kartę dnia, odpowiedź na Wasze pytanie brzmi bez wątpienia zdecydowanie tak. Jeżeli był jakiś kłopot, problem i myśleliście o nim, czy się uda, czy się nie uda, czy tak będzie, czy nie będzie, czy co zrobić, na pewno tak. Także gratuluję. Odkładam sobie karciochy, wiaterek się robi. Ale to dobrze, bo jak tu wytrzymać? Kochani, no to karty dnia. Karty dnia dla nas wszystkich. Widać? W ogóle? Ja mam nadzieję, że widać. Kochani, piękna karta góry i cyfra 21. Z czym się kojarzy? No, góry się kojarzą z wysokością. Góry się kojarzą z czymś dużym na dużą skalę. Być może, o tutaj Wam położę koło tej kawusi. Będzie widać czy nie widać? Tu będzie widać. O. Być może te góry mają nam zasugerować zaszczyt, honor, wyzwanie. Ktoś nas może pociągnąć w górę, tak? Ale też czasami nie lubimy przeszkód, nie lubimy się wysilać, nie lubimy się męczyć. Możemy natrafić, moim zdaniem, dzisiaj na przeszkodę. Nie chcieć ćwiczyć na urzędnika, który jest oporny, który jest, kochani, no, trudny, na urzędnika, z którym, powiedzmy, nijak nie idzie się dogadać. Mam wrażenie, że wiele z Was, nie życzę Wam tego, ale jak widzę kartę góry, to mi się kojarzy z zaparciami, czyli niemożność pójścia do toalety, niemożność przekonania kogoś i się denerwujemy i ten żołądek ściśnięty, tak coś czuję.
Uwaga, bo może nas boleć głowa. Może nas boleć głowa dzisiaj. W związkach jakiś chłód wyczuwam. W związkach i relacjach między ludźmi opór, niechęć. Może to wy macie nie iść na kompromis. Może to wy macie nie ustępować. Możecie nie otrzymać dzisiaj pieniędzy. Kochani, nie podoba mi się ta karta. Chcę wziąć się kartę rady. Bo to jest niemożliwe. Może i ten pan, który tam tak piłuje, mnie do tego zmusi. Karta rada. Karta rada dla nas wszystkich. A jednak szósteczka. Szósteczka to są chmury, kochani. A chmury mówią, że nadciąga coś. Coś niespodziewanego. Czasami chmura jest ciemna, czasami jest niebieska, ale możemy mieć kłopot w miejscu pracy. Możemy mieć osoby w miejscu pracy, które mają założone maski, które są trudne, które wpływają na nas. Możemy mieć obok dzisiaj osoby, które są chwiejne w decyzyjności. Komplikacje finansowe. Trudność wypłaceniu pieniędzy, może bankomat nam się zatrzyma. Albo też karta radzi nie ufać, kochani. Nie ufać innym. Możemy poznać osobę, która ma chwiejny charakter, która manipuluje, ale też może karta mówić, że to my dzisiaj możemy być skomplikowani dla kogoś. Możemy się znaleźć, kochani, w kłopotliwej sytuacji, w trudnej sytuacji. Jeżeli wiemy, że takie coś może przyjść, to może dlatego karta nam radzi, żeby być ostrożną, ostrożnym. Coś jest nie tak, uważajcie, ktoś jest nie tak. Zaczekajcie, aż te chmury przejdą, aż komuś złość, nerwy przejdą. Możecie zobaczyć dzisiaj kogoś z dziwną miną. Przyjdzie problem, ale moim zdaniem krótki, bo chmury nie stoją w miejscu, tylko przechodzą. Oczywiście wy będziecie myśleli, że to jest ogromny, ogromny problem, ale zobaczycie, że on minie. On minie. Zakłócenia, które się pojawią, będą tymczasowe. Problemy, które się pojawią, będą tymczasowe, tak jak ten pan z piłą, ale mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Możecie mieć i macie prawo mieć wątpliwości co do kogoś, co do czegoś. Macie prawo mieć też zły dzień. Macie prawo też, moi drodzy, ocenić innych surowo, bo jeżeli jesteście, moim zdaniem, właścicielami firm, szefami, to też macie prawo wyrazić swoją opinię, swoje zdanie. Macie prawo zdecydować, kogo zostawić, kogo nie. Kto działa na rzecz firmy, a kto na jej szkodę. Dzisiaj ktoś się może zachować zupełnie nieprzewidywalnie, zupełnie inaczej niż zawsze. Może warto przeczekać. Pamiętacie, że po burzy zawsze przychodzi słoneczko, a no, na tej karcie tutaj słoneczko wychodzi. Także kochani, oby udało się dzisiaj przeskoczyć tę górę i rozwiać te czarne myśli, te czarne chmury, bo po burzy zawsze przychodzi słońce i tutaj, kochani, jest ta burza i zobaczycie, że może wystarczy z kimś porozmawiać, wygarnąć sobie coś, żeby oczyścić atmosferę. I tego wam życzę. Wspaniałego dnia. Wszystkiego dobrego. Ja idę podlewać kwiatuszki. No i trzymajcie się cieplutko.
Pamiętajcie o łapce, komentarzu, jeżeli nie macie subskrypcji. Zachęcam. Cudowności dla Was. Pa, pa, aniołki.